Przypomnijmy, we wtorek nad ranem w Ścinawie doszło do tragedii, w wyniku której zginęły dwie osoby. Kobieta w zaawansowanej ciąży oraz mężczyzna. Na miejscu przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok ludzkich. To były dwa miejsca. Cztery osoby trafiły do szpitala. Podczas oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczono niezbędną dokumentację techniczną budynku. Prawdopodobną przyczyną śmierci ofiar było zatrucie tlenkiem węgla. Przypomnijmy, funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej, biorący udział we wtorkowej interwencji, odnotowali w budynku przy ulicy Kościuszki, w którym doszło do tragedii, duże stężenie tlenku węgla. Cichy zabójca wydobywał się z kotłowni. Funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie po raz kolejny apelują o montowanie czujników tlenku węgla. Urządzenie warte około 150 zł jest w stanie uratować nasze życie. Można je zakupić w sklepach budowlanych, w sieciach internetowych, w sklepach z elektroniką. Należy je montować w pomieszczeniach, gdzie może wystąpić źródło emisji tego tlenku, czyli w kotłowniach, w jakichś kuchniach, w miejscach, gdzie są piecyki, kuchenki, piece kaflowe. Należy je też montować w swoich sypialniach, tam gdzie przebywamy. Najwięcej w pokojach dziennych. Jest w stanie wykryć już śladowe ilości tego tlenku węgla. Poinformuje nas sygnałem akustycznym. Jeśli jest wyposażona w wyświetlacz, to wyświetli wartość w tak zwanych jednostkach PPM-ach. Pierwsze symptomy zatrucia tlenkiem węgla mogą przypominać przeziębienie. Wraz ze wzrostem stężenia czadu objawy nasilają się. Dochodzi do zawrotów głowy, wymiotów, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, zaburzeń rytmu serca, a nawet śmierci. Czujnik tlenku węgla jest więc najlepszą inwestycją w ochronę naszego życia. Zwłaszcza w okresie grzewczym powinniśmy również pamiętać o prawidłowym użytkowaniu butli z gazem. Zgodnie z przepisami w naszych mieszkaniach powinny być maksymalnie dwie 11-kilogramowe butle z gazem propan-butan. Proszę zwracać uwagę na podłączenia do instalacji, o przeglądach tych butli w autoryzowanych punktach, wtedy kiedy będziemy je napełniać, gdy są puste. Należy je umieszczać 1,5 metra od jakichś źródeł ciepła. W pomieszczeniu powinno być nie więcej niż 35 stopni Celsjusza. Butla powinna być zabezpieczona również w taki sposób, by nie doszło do jej przewrócenia. W przypadku, gdy zauważymy, że doszło do rozszczelnienia butli, powinniśmy natychmiast zakręcić jej zawór, powiadomić pogotowie gazowe pod numerem 992 lub straż pożarną. W razie jakichkolwiek wątpliwości, butle zawsze należy wynieść na zewnątrz, opuścić budynek oraz powiadomić służby. Pamiętajmy, że odpowiednia profilaktyka może uchronić życie nasze bądź naszych bliskich.